Panie prezesie, chciałbym się dowiedzieć, jak będzie wyglądał i przebieg imprezy 60-lecia klubu Delta Miłorac. 4 sierpnia w sobotę organizujemy uroczystości związane z 60-leciem piłki nożnej w gminie Miłorac, ponieważ klub piłkarski dzisiaj nosi nazwę Delta. Natomiast klub, który powstał w 1952 roku do 1969 roku, był to klub Huragan Miłorac. Uroczystości zaczną się, tak naprawdę uroczystości zaczęły się mszą w ubiegłą niedzielę o 12 w kościele parafialnym w Miłoradzu. Mszą za kibiców, szczególnie za zmarłych działaczy i piłkarzy. I za pomyślność klubu. W dniu dzisiejszym o godzinie 13 wybiegną na boisko gminne w Miłoradzu zespoły juniora D1, które zagrają mecz z drużyną dziewcząt Olimpico Malbork. Po tym meczu rozpocznie się mecz pierwszego zespołu Delty z zespołem Old Boysów, czyli byłych zawodników Delty, którzy mają dzisiaj nie mniej niż 30 lat. Chłopcy się palą do gry, więc będzie na pewno wiele sportowych emocji. I ten mecz, z uwagi na to, że to jest mecz aktualnych zawodników z byłymi zawodnikami, zostanie rozegrany w tercjach, czyli 3 razy po 30 minut. I te przerwy są bardzo istotne, ponieważ w tych przerwach na boisko wybiegną najmłodsi adepci piłki nożnej Delty, czyli dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2004 i młodsi. Czyli 8-latkowie i młodsze dzieci, które się bardzo palą do gry. Ja jestem bardzo dumny z tego, że prowadzimy w Delcie 4 grupy juniorskie i właśnie ta najmłodsza to jest rocznik 2004 i młodsi, później jest rocznik 2000. Myli się, 2002 i młodsi, później jest rocznik 2000 i rocznik 1998. I na tym zakończę, po tych meczach, czyli meczach Old Boysów, meczach tych malutkich dzieci, weterani nasi, czyli ci, którzy mają już nawet po przeszło 70 lat, wybiegną na boisko i rozegrają konkurs rzutów karnych. Zwycięzca konkursu rzutów karnych odbędzie rundę honorową zabytkowym samochodem. To jest autentyczna taksi londyńska, więc będzie wiele atrakcji. Myślę, że w tym czasie wszyscy, którzy będą na stadionie, będą mogli się fajnie pobawić, bo pogoda zapowiada się pięknie. Dzieci, szczególnie dzieci, są bardzo nastawione, mają wiele energii, optymizmu, a my cieszymy się z tego, że możemy dla tej społeczności, dla której ci piłkarze grają, i ci najmłodsi, i ci najstarsi, zrobić piękną imprezę i myślę, że będzie to impreza, która będzie promowała sport, piłkę nożną, kulturę fizyczną w ogóle jako taką. I po wszystkich tych uroczystościach, uroczystym meczu tych Old Boys i zespołu, który aktualnie gra w pucharach, odbędzie się tak, że tak to określę, impreza, na której wszyscy mieszkańcy będą mogli razem wspólnie z zespołem, bo pewnie tam się pojawią, świętować, prawda, 60. urodziny. No, to jest jakby gwóźdź do programu, czyli taka zabawa wiejska, która się rozpocznie o 20 na stadionie w Miłoradzu i będzie to zabawa ogólnodostępna. Zapraszamy wszystkich, nawet ci, którzy po zmroku zakończą żniwa, bo jednak jesteśmy na wsi. Wielu ludzi ma ten ciężki okres pracy, ale na pewno po wykąpaniu się przyjdą jeszcze pobalować. Trochę się zrelaksować. Pobalować, tak. Natomiast my udamy się na świetlicę do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przed tą zabawą, a po tej części sportowej tam spotkamy się z władzami
gminy, którym podziękujemy za warunki stworzone nam, za opiekę, bo jednak jest to klub gminny, którego głównym sponsorem jest gmina. Będą też przedstawiciele z firmy EPA, która jest sponsorem finansowym, będą też inni sponsorzy, będzie też zapowiedział swój udział prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, członkowie zarządu i w gronie weteranów i tych dzisiejszych piłkarzy, starzy zobaczą młodych, młodzi zobaczą, docenią, że nie jest to jakiś tam klub, tylko to jest klub z tradycją, że dzisiaj byli zawodnicy i działacze Delty, którzy są rozrzuceni po całej Europie. W niedzielę czy w poniedziałek zaczynają dzień od przeglądania internetu, od wchodzenia na stronę Delty, na stronę Pomorskiego Związku. Na bieżąco są w naszych osiągnięciach, w naszych kłopotach, żyją tą Deltą i powiem tak, że ja może bym nie robił tej imprezy, gdyby właśnie nie pierwsze spotkania z tymi ludźmi, którzy dzisiaj mają po 60, po 70, a nawet po 80 lat. Ci po 80, no nie wszyscy dzisiaj ze względu na stan zdrowia tutaj dotarli, ale to właśnie oni mnie zmobilizowali, ażeby, bo tam przygotowania trwały kilka miesięcy tej imprezy, ale chciałem tą imprezę zrobić dla nich, bo ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jak ludzie, którzy grali w Delcie w latach 50. i 60., jak oni tym żyją do dzisiaj, jak oni byli złaknieni wiedzy o kolegach, kto gdzie mieszka, bo często ten kontakt potracili nawet w rodzinach. Dzięki temu zjazdowi podnajdywali się bracia. No to są sprawy rodzinne. Czyli jednak sport to nie tylko czysta rywalizacja sportowa i też współpraca, ale także więź, która jest na lata zawiązana i na pewno nie umyka przez mimo upływu lat. A panie prezesie, proszę powiedzieć, 60-lecie. Taka pierwsza myśl, czym dla pana jest, co pan wtedy czuje, jak pomyśli 60 lat klubu Delta Miłorad? My mówimy o klubie 60 lat, ale ja tutaj na tym rzutniku było zdjęcie klubu piłkarskiego w miejscowości Milenca, więc na Miłoradza. I to jest zdjęcie klubu z 1938 roku. Tradycja piłkarska, kultura piłkarska i rozgrywki piłkarskie na tych terenach to jest okres dowolnego miasta Gdańska. Wtedy istniała na tym terenie tak zwana Regional League. Później zwycięzcy tej ligi awansowali do Ostpreußen League, grali już w takiej lidze landowej. Przypomnę, że też w tej lidze regionalnej Wolnego Miasta Gdańska grały takie kluby jak Gdania. Gdańsk i Gdania też wygrała swego czasu tą ligę i walczyła w tej lidze plus wschodnich. Klub powstał w 1952 roku, ale zawodnicy, piłkarze z Miłoradza grali wtedy w takim bardzo mocnym klubie w okolicach Malborka, to był Przebój stąd. I zawodnicy najczęściej to byli autochtoni. Grali w tym Przeboju Stogi i później doszli do wniosku, że jednak trzeba tu założyć własny klub. I oni byli twórcami tego klubu i właśnie na mszy za tych pierwszych działaczy to wymienialiśmy ich z nazwiska, ponieważ to były takie osoby, które były takimi słupami domilowymi w historii tego klubu, założyciele. To był właśnie pan Paweł Grabowski, to był Bernard Kornik, to był pierwszy sponsor tego klubu, przewodniczący ówczesnej spółdzielni produkcyjnej, pan Franciszek Wieczorek. Później kierownik szkoły i nauczyciel wychowania fizycznego Stefan Rogowski.
ci ludzie zakładali ten klub Huragan. Później w 1969 roku zaczął tu działać człowiek po nazwisku Werner Barwik, który zmobilizował tu chłopców i oni założyli w 1969 roku klub Delta. Inicjatorem, pomysłodawcą nazwy klubu był człowiek, który tu dzisiaj będzie na tym spotkaniu. Na dzisiaj mieszka na Sycylii, w Palermo. Będzie pan Józef Nocejlowski i właśnie on wtedy podpowiedział, żeby ten nowy klub nazwać Delta. Wiadomo, tu Wisła, tu Noga, tu Miłoraz i on jest pomysłodawcą. Na zebraniu założycielskim wniosek zgłosił pan Mieczysław Wieczorek, piłkarz, jeden z lepszych piłkarzy w ogóle w historii Miłoradza, który później zginął tragicznie. Ale on podał tą nazwę i jednogłośnie zaakceptowano. I od tego czasu klub nosi nazwę Delta. I po Wernerze Barwiku, osobą, która bardzo tak rozsądnie, poważnie kierowała tym klubem, człowiek, dzięki któremu w ogóle powstał ten nowy stadion w 1972 roku na 22 ulica, oddano ten dzisiejszy stadion, to był pan Józef Śliwka. Później, kiedy pan Józef Śliwka już wycofał się z pracy jako działacz, przejął to były piłkarz Delty, pan Stanisław Brzeziński. Człowiek, który w Delcie jako młody chłopak 14-letni zaczynał grać i on przeprowadził Deltę przez ten najtrudniejszy okres, czyli lata 90. ubiegłego wieku, czyli wtedy, kiedy padały PGR-y, był bardzo trudny okres na wsi. Ten człowiek był prezesem klubu, trenerem, kierownikiem, sponsorem. Praktycznie on przeprowadził jego, wykonał tytaniczną pracę. Dzięki niemu ta Delta do dzisiaj istnieje. Gdyby nie on w tych trudnych czasach, Delty by dzisiaj nie było. Miał jeszcze czas na to, ażeby pracować też w związku. Tu pod okręgu Malborskim był znanym, ofiarnym działaczem. Dzisiaj wycofał się. Ale mówię, to są takie osoby, takie słupy milowe w historii tego klubu. I dzisiaj najbardziej, nas najbardziej cieszy to, że seniorzy grają w piątej nolidze, grają dobrze. To jest zespół budujący się, rokujący dobrze, mający duże wsparcie, ale najważniejsze jest to, że jako tym bardziej, że oddaliśmy w grudniu w ubiegłym roku w Miłoradzu do użytku Orlik i teraz ten Orlik żyje, a my w Delcie mamy od 6 roku życia do 14 roku życia praktycznie wszyscy, którzy chcą, dziewczęta i chłopcy, mogą uprawiać. Mamy 4 trenerów. Są to koszty, ale to jest lokowanie wychowawców, pedagogów, trenerów, którzy przyciągają dzieci, zapewniają dzieciom to, co dzisiaj na wsi jest najważniejsze. Aktywny wypoczynek, zdrowy. I to o to chodzi. Panie prezesie, jeszcze na zakończenie jest teraz czas, żeby może podziękować komuś za organizację właśnie tego święta. Komu chciałby pan najbardziej podziękować za pomoc w organizacji właśnie tych obchodów? Ja za pomoc w organizacji chciałbym przede wszystkim podziękować dwóm paniom. Członkiem zarządu Delty, skarbnikiem w Delcie jest pani Krystyna Jankowska, która na co dzień pełni funkcję kierownika zespołu też seniorów. I praktycznie ona na co dzień od kilkunastu tygodni bez przerwy jeździliśmy, załatwialiśmy, organizowaliśmy. Była to codzienna, żmudna praca, ale dzięki temu udało się to jakoś wszystko przygotować. W klubie, z klubem zżyta jest też pani Budek Danuta, która na co dzień bierze nam
stroje, dba po to, żebyśmy mieli w klubie czysto, sucho i ciepło, ale ona z innymi paniami powiązanymi z klubem przygotowywały nam dzisiaj piękny obiad, posiłek, ciasto, przy którym mogliśmy się spotkać i to, co było na stole, to nie to, że ja jako klub musiałem za to zapłacić, te panie z własnych nokurników, z własnych ogródków przyniosły, zrobiły, ugotowały, usmażyły i podały. Chciałem też podziękować naszym chłopakom zespołu Seminioru, bo to ciasto, jakie mieliśmy na stole, to było ciasto pieczone przez dziewczyny, żony lub matki naszych zawodników. Więc no i tak, ale na tym to polega, że tworzy się ten klub, no działa na zasadzie właśnie takiej jakby wspólnej rodziny, to jest takie bardzo rodzinne i no jakoś tak to wszystko funkcjonuje, dopóki chcemy sobie napomagać, rozumiemy się i widzimy potrzebę, no to tak działamy i myślę, że w ostatnich latach wszystko to zmierza do kierunku. Mnie najbardziej osobiście cieszy to, że z tygodnia na tydzień jest ten Orlik, jest ten piękny stadion z dwoma boiskami, że nie jest to puste, że tam na co dzień są dzieci. I jeśli tylko powierzy się organizacji i prowadzenie tych Orlików, tych stadionów, tych klubów ludziom, którzy robią to z pasji, a nie dla pieniędzy, bo taka jest to prawda. Ci trenerzy, ci wychowawcy, nawet ten pracownik, no ta pani Danka, oni robią to z pasją. Pasją i to jest jakby, pasja jest tu słowem do klucza. Panie prezesie, a z naszej strony proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, żeby u pana tej pasji było jak najwięcej, no i czerpania radości, jak najwięcej radości, no i awansu do czwartej ligi jak najszybciej, żeby tutaj te wszystkie wysiłki były właśnie opłacone tym sukcesem sportowym. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. I życzę udanych obchodów 60-lecia. Dziękuję i zapraszam na całoroczne igry do widzenia.